Gotowanie dla większości ludzi wydaje się nużące, a robienie tego dobrze niewykonalne i nieco zastraszające. Ale jak tylko poznacie kilka kulinarnych sztuczek, staniecie się prawdziwymi smakoszami. Niektóre z nich mogą wydawać się dziwaczne, jeszcze inne szalone, ale zobaczycie, że nie będziecie mogli się bez nich obejść. Zaczynamy! 1. Zasypcie żółtka mieszanką cukru i soli i odłóżcie do lodówki na kilka dni. Potem wstawcie do piekarnika, żeby wyschły. W rezultacie wyjdą Wam twarde żółtka, które można zetrzeć na tarce jak parmezan. Bogaty smak i wyrazisty kolor makaronów i sałatek. 2. Podczas przygotowywania jajecznicy dodajcie mieszankę mleka i skrobi kukurydzianej, a następnie całość roztrzepcie aż do całkowitego połączenia. Dzięki skrobi Wasze danie nie będzie gumowate i jajka się nie przypalą. 3. Przed karmelizowaniem mięsa rozpuśćcie kilka łyżek cukru i nieco masła na patelni. Dodajcie mięso dopiero po rozpuszczeniu się cukru i masła. 4. Zapomnijcie o blond makaronie. Wrzućcie go na patelnię i podsmażcie chwilę przed gotowaniem. To nada makaronowi złocisto-orzechowy kolor i wyjątkowy smak. 5. Przygotujcie swoje własne chipsy łatwo i szybko z pomocą mikrofalówki. Pokrójcie kilka ziemniaków w cieniutkie kawałeczki i wrzućcie do zimnej wody, żeby pozbyć się skrobi. Potem osuszcie na ręczniku papierowym. Pokrojone ziemniaki przyprawcie odrobiną soli morskiej albo sproszkowanego chili i włóżcie do mikrofali na 6 minut. 6. Dodajcie łyżkę masła orzechowego albo słodkiej musztardy do sosów i gulaszy, żeby nadać im wyjątkowy smak. 7. Okazuje się, że jajka w koszulkach można zrobić szybciej. Wystarczy dolać wody do smażących się na patelni jajek i przykryć. Danie powinno gotować się przez kilka minut, co w rezultacie da niemalże ten sam efekt jak podczas gotowania w garnku. 8. Jeśli dodacie mąkę kukurydzianą albo nachosy do potrawy chili con carne, ta zgęstnieje. 9. Zanim zabierzecie się do obierania cebuli, włóżcie ją do zimnej wody. Związki siarki, które odpowiadają za jej gorzki smak i drażniący oczy aromat, zostaną zneutralizowane. 10. Aby mięso było bardziej miękkie, natrzyjcie je proszkiem do pieczenia i wstawcie do lodówki na około 4-5 godzin. Potem zmyjcie proszek wodą i ugotujcie mięso według Waszego przepisu. 11. Dodajcie łyżeczkę proszku do pieczenia do świeżo zrobionej herbaty mrożonej, żeby pozbyć się gorzkiego smaku. 12. Zamiast marnować czas i strzępić nerwy podczas usuwania skorupki z ugotowanego jajka, przekrójcie je na pół i wyjmijcie środek łyżeczką. 13. Wlejcie ciasto naleśnikowe do wyciskanej butelki i korzystajcie z niej podczas smażenia. Dzięki temu ciasto nie będzie brudzić kuchni, a ich kształt zachwyci niejednego perfekcjonistę. 14. Jeśli nie chcecie marnować cennego czasu na obieranie czosnku, połóżcie główkę na desce i delikatnie przygniećcie dłonią. Zbierzcie ząbki, włóżcie do pojemnika i energicznie potrząsajcie przez około 15 sekund. Tak uderzane o ścianki pudełka i siebie nawzajem ząbki szybko oddzielą się od łupin. 15. Zanim zrobicie sobie kanapkę na ciepło, pozwólcie masłu i serowi rozgrzać się do temperatury pokojowej, czyli około 20-22 stopni. Dzięki temu masło będzie łatwiejsze do smarowania, a ser nie wyschnie podczas podgrzewania. 16. Nie musicie spędzać długich godzin na obieraniu ziemniaków, żeby przyrządzić smaczne puree. Zamiast tego, tuż po ugotowaniu włóżcie je do lodowatej wody na kilka sekund. Potem wyjmijcie każdy z osobna i ręcznie zdejmijcie skórki. Zdziwicie się, jak łatwo będą schodzić. 17. Przed grillowaniem dodajcie bułkę tartą do mięsa na burgery. Dzięki temu nie będzie się rozsypywać podczas smażenia. 18. Aby odpowiednio upiec mięso, najpierw okłuczcie je pod bieżącą wodą i osuszcie. Przyprawcie solą, kiedy całkowicie wyschnie. Sól nie tylko nie będzie się rozsypywać po patelni, ale również wyciągnie soki z mięska, dzięki czemu będzie bardziej chrupiące z zewnątrz. 19. Do gotowania ryżu i innych ziaren używajcie bulionu zamiast wody. Dzięki temu danie będzie smaczniejsze.
20. Jeśli macie w kuchni gofrownicę, możecie bez problemu przyrządzić smaczny bekon. Wystarczy położyć kilka plastrów na rozgrzanym urządzeniu i przykryć. Poczekajcie od 2,5 do 5 minut, zależy jak chrupiące mięso lubicie, i przenieście je na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. Pozostały na gofrownicy tłuszcz możecie wykorzystać do czegoś innego. 21. Podczas pieczenia dodajcie szczyptę soli do ciasta. Będzie smaczniejsze. 22. Pokryjcie rybę, mięso i inne dania cienką warstwą majonezu. Dzięki temu jedzenie nie przyklei się do grilla i będzie się równomiernie rumieniło. 23. Podczas przygotowywania kawy dodajcie szczyptę soli do dzbanka, dzięki czemu napój nie będzie gorzki. Ponadto możecie dodać do kawy nieco cynamonu, żeby podkreślić jej smak. 24. Jeśli uważacie, że powinniście piec ciasteczka tuż po przygotowaniu ciasta, spróbuję zmienić wasze podejście. Tak naprawdę, jeśli włożycie je do lodówki na 24 lub 36 godzin, suche składniki będą miały więcej czasu na wchłonięcie mokrych. Dzięki temu ciasteczka będą miały lepszą teksturę. O ile zdążą trafić do piekarnika, wiecie, co mam na myśli. 25. Nie wszystkie hotele są wyposażone w mikrofalówki, co może być problematyczne, jeśli z samego rana najdzie was ochota na pizzę. Serio, ale jest na to sposób. Będziecie potrzebowali żelazka i suszarki do włosów. Włączcie żelazko, odwróćcie do góry nogami i połóżcie pizzę na jego stopie. Podczas gdy żelazko podgrzewa ciasto, użyjcie suszarki do grzania farszu. No, dla mnie to też szaleństwo. Z drugiej strony, jak sobie pomyślę, co za paskudstwa mogą żyć na stopie tego żelazka, trochę odechciewa mi się jeść. 26. Upieczcie białą czekoladę i zajadajcie się orzechowo-złotymi łakociami o boskim zapachu. Weźcie blachę i wyłóżcie papierem do pieczenia. Połóżcie tabliczkę czekolady, włóżcie do rozgrzanego piekarnika i rozkoszujcie się smakołykiem. Pamiętajcie tylko, żeby zamieszać czekoladę od czasu do czasu. 27. Podczas przygotowywania mięsa używajcie soli morskiej zamiast stołowej. W przeciwieństwie do tej morskiej, zwykła nie pozbawia mięsa zapachu krwi. Kurna, toście mnie załatwili na koniec. Zjem sałatkę. 28. Możecie usmażyć biały cukier na patelni, żeby nadać mu lekko karmelowy smak i potem wykorzystać w ulubionych przepisach. 29. Żeby zmiękczyć mięso, zamarynujcie je w mieszance skrobi kukurydzianej i białek. 30. Dodajcie szczyptę kminu rzymskiego i czarnego pieprzu na patelnię i smażcie na średnim ogniu, aż przyprawy puszczą aromat. To wzmocni i wydobędzie ich naturalny smak. Potem zmielcie moździerzem. 31. Aby zapobiec rozlewaniu się mleka podczas przygotowywania pire, rozgniećcie ziemniaki wcześniej, a dopiero potem dolejcie mleka. 32. Jeśli dodacie trochę cukru do dania z pastą pomidorową, świeżymi pomidorami lub pomidorami z puszki, zredukuje on gorzki smak potrawy. W rezultacie danie będzie smaczniejsze. 33. Aby wasze ciasto było lżejsze i bardziej puszyste, wyjmijcie jajka i masło z lodówki na noc przed pieczeniem, żeby ogrzały się do temperatury pokojowej. 34. Rosół będzie krystalicznie przejrzysty, jeśli najpierw ugotujecie mięso bez przykrycia na wolnym ogniu przez około 3 godziny. Usuńcie wszelkie męty i po około 1,5 godziny dodajcie seler, pietruszkę, cebulę i marchewki. 35. Zanim ugotujecie warzywną zupę krem, usmażcie warzywa na oliwie z oliwek. Dzięki temu zawarty w nich cukier skarmelizuje się, co tylko doda im smaku. To samo możecie zrobić podczas gotowania gulaszu warzywnego. 36. Podczas pichcenia trudno zrobić doskonałe ciasto. Nie za gęste i nie za blade, ale jeśli włożycie do piekarnika miskę wody wraz z ciastem, ulatniająca się para wodna załatwi ten problem. W rezultacie ciasto będzie chrupkie i lekkie. Znacie inne sztuczki, które sprawią, że gotowanie będzie łatwiejsze i smaczniejsze? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Ale czekajcie, nie idźcie jeszcze schładzać cebuli. Mamy dla was setki filmików do obejrzenia. Wystarczy kliknąć jeden z proponowanych. Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.